Cześć, witam was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w X-Men Origins Wolverine. Jesteśmy sobie tutaj w Kanadzie, podejrzewam. Mutagen. Tak się obróciłem całkiem przypadkowo i proszę, trafiliśmy sobie na Mutagen. I to... Wolę ten nasz obecny, czyli bodajże samuraj. Ale uwaga. A, mamy nową umiejętność. Ale tak. Mamy tutaj... Ej, no chciałem na innego skoczyć, bo sobie chciałem ich na drzewka ponabijać, widzicie? Mamy zupełnie nowe możliwości, wcześniej mieliśmy jakieś w Afryce posągi, teraz mamy tutaj drzewka, tam mieliśmy jeszcze jakieś inne rzeczy, jakieś elektryczne panele, którego chyba ani razu nie wykorzystaliśmy, wiecie, w tej placówce Weapon X. Ale dobra, raczej jesteśmy w Kanadzie, no bo... w Kanadzie. Czemu tam nie możemy skoczyć, jakie to jest niefajne? Bo ogólnie, no jedna rzecz, Wolverine jest Kanadyjczykiem. Inna rzecz, w Kanadzie się właśnie też niby miała dziać, to ogólnie wiecie, to miał być kanadyjski program, ten cały Weapon X. Więc prawdopodobnie, jak uciekliśmy, to jesteśmy w tej Kanadzie. Ale dobra, jeden widz mi zasugerował, bardzo przepraszam, nie pamiętam jak się nazywasz, bo ten komentarz czytałem z 3 dni temu, a powinienem był sobie sprawdzić, kurczę. Jeden mit właśnie zasugerował, żebym sobie ulepszył długość trwania tego właśnie tego i damage'a z berserka. Tak mi się wydaje, że to było coś takiego. A chyba, że po prostu miał na myśli, żeby ogólnie ulepszyć, to wtedy będziemy sobie tych, wiecie, tych bossów, tych Wendigo i Leviathanów rozwalać bez potrzeby skakania na nich. Więc wytestujmy sobie tę radę naszego fajnego widza. Kurczę, no nie pamiętam jak się nazywa, ale jak się zgłosi pod tym odcinkiem, to nie wiem, polejkujcie mu komentarz i napiszcie mu, że jest zajebisty. Jak... dobra. Damage i duration. To chyba mogę ulepszyć to wszystko. Nie wiem. Nie wiem, czy sobie pazurów nie ulepszyć na razie. A dobra. 8 chcą za to. To chyba sobie... Ogólnie ten berserk jest fajny, więc... sobie jego ulepszę. Ale no, tam wrócimy do tego. Zatrzymajmy. I kurczę, no zobaczcie, już straciliśmy naszą koszulkę. Dopiero co... Jeny. Jako musi często je zmieniać, prawda? Ciekawe, jak często musi kupować te żonobijki. Czy mamy tutaj coś fajnego? Nie. Niestety nie. Ale tam mamy za to więcej żołnierzy, których sobie ponabijamy na drzewko. Oj, nie wyszło. Znowu nie wyszło. No nie. I znowu wchodzenie od początku. Damy radę skoczyć? O, było blisko. No, nie staram się tam... Widział się za was wypowiadam. O, koszulkę mieliśmy przez moment, jak przybliżyło z pewnego ujęcia. Ale dobra, zacząłem gadać o głupotach zamiast grać. Wchodzić dalej, tylko marnuję czas i potem będzie... No, bez takich. Potem będzie, że specjalnie długo gadam, żeby te odcinki się kończyły po 15 minutach i żeby się prawie nic nie przechodziło, żeby ta seria jak najdłużej trwała. Ale mylicie się, bo ja chcę tą serię jak najszybciej skończyć. Nie jak najszybciej, ale ciekawi mnie, czy zmieścimy się w mniejszej ilości odcinków niż moja ta stara seria z Wolverina. No fajnie by było, jakby było tak, no bo nie chcę robić z tego jakiegoś tasiemca, co będzie miał po 100 odcinków, bo to też będzie dla was męczące oglądać niekończącą się serię. Ale mam właśnie też inne plany, co już robić po tej serii, więc myślę, że sobie o nich w sumie pogadam, bo szczerze to już nie pamiętam, czy o nich mówiłem, czy nie. Ja tutaj momentami już tyle, tak długo gadam, że mi zaczyna brakować tlenu w mózgu, że już chyba zapominam, co mówić. Więc otóż mój plan jest taki. Ogólnie, jak wiecie, no ja nagrywam tą serię tylko jak jestem w domu rodzinnym. A nie na, no na studiach nie mam możliwości, bo na studiach nie wziąłem blasaka, wiecie, PC-ta stacjonarnego, bo tam, no, nieporęcznie, no wiecie, no i na studiach mam po prostu lapka ze sobą. I no, nie było by nagrywania sensu na nim, bo kurczę, no, ani tam za bardzo nawet myszki nie mam, bo użyłem tylko touchpada, bo nie mam żadnej podkładki, a na tym biurku się okropnie... Czy ja tam mogę? Co się tutaj stało? Co to było? I w ogóle czy mamy iść tam? Nie jestem pewny. Tak, no, ale jest na to rozwiązanie, bo ja mam ogólnie PlayStation 3
I na tym PlayStation mam... Skoczy? Skoczy. I na tym PlayStation mam takie interesujące Marvelowe gry, jak na przykład... No wiecie, te są te ekskluzywy, co nie wyszły. Cóż to? Ale co to robi? A, Damage Boost. Nie wiem, niech na razie nam te odruchy się porobią. Tak. I mam po prostu takie, wiecie, nie wiem czy właśnie wiecie, ale jest pełno gier Marvelowych, co nie wyszły na PC. Właśnie na przykład wiecie, że Thor ma własną grę, luźno opartą na filmie, nawet Kapitan Ameryka ma własną grę. No i ja po prostu bym mógł z tego serii dla was nagrać, pod warunkiem, że sobie kupię coś, co właśnie by mi ściągało obraz z Playaka. Więc na razie, no póki, na razie to ja będę inwestował w kamerę, więc nie będę w żadną Avermedię inwestował. Dajcie mi najpierw kupić kamerę do komiksowej ciekawostek i ogólnie, nie wiem, może będzie do filmików kamera nawet, nie mam pojęcia. Opatrzcie, Riddick. Dobra, na chwilę się zamknę, przyjrzyjmy się. Oj, biedak. I to już? Wyskoczy tutaj pewnie. A najpierw sobie zabierzmy to. No, fajnie. Takie trochę abominacje z wyglądu. A dobrze. O, nie wiem czy nas będzie stać na to. Bo chciałem sobie przetestować tą technikę, co widzę sugerował. No, niestety nie. Ale dobra. Nie pamiętam jak się ten, jak się robiło uniki. No, no już sporo mu zabraliśmy, więc podejrzewam, że kochany widz, co mi to zasugerował, nie kłamał. Ale, ej. Nie bije, nie zadaję mu damage'a. Co się dzieje? Tak nie powinno być. A dobra, bo do jakiegoś tam boosta dostał jak lewiatan. Czy ja umarłem? Już myślałem. Tylko już zapomniałem jak się robiło uniki. Wiecie, że takie... O dobra, dwa razy nacisnąć. Tak, pytanie czy ja zabrałem z tamtego ziomka. Chyba zebrałem. Już się skupiłem na walce tamtej. A tak, więc ogólnie no, na razie będę się starał nagrywać gry z peceta, póki nie mam jak zgrywać. O! Chyba nie miałem tam pójść, czy ja umarłem? Chyba nie, nie wiem. no, więc wracając, bo ciągle się rozpraszam, czymś, a tak nie powinno być. Będę się starał nagrywać gry, które mam na kompie, na przykład, no jak to nie jak jeszcze nie będę miał do, kiedy skończę Wolverina, nie będę miał jak nagrywać z playa, to na przykład, nie wiem, Deadpoola mogę nagrać, ale Deadpoola to właśnie na PlayStation mogę nagrać. No, na kompas ściągnę. I, no i myślę, że taki jest plan. Myślę, że was by właśnie interesowały te gry, no tak podejrzewam. Jest właśnie pełno fajnych gier, no nawet Marvel Ultimate Alliance 2, którego nie przeszedłem nigdy. Ale jest w sumie ciekawe, Marvel Ultimate Alliance 1, powiedziałem Ultimate, tak się nie mówi, Ultimate. Coś zbliżonego do tego. Ale nas rozwaliło. Fajnie jest, sobie patrzeć jak się regeneruje, co? Ja się tak nauczyłem anatomii. Nie no, żartuję, ale podejrzewam, że tak dałoby się nauczyć anatomii. No i kurczę, ja w te gry właśnie jeszcze nie grałem, jak na przykład ten Kapitan Ameryka czy Thor God of Thunder. Ale właśnie można by z nich nagrać serię. No żebym je sobie wcześniej przeszedł samemu, żeby się tam nie gubić. Chociaż nie wiem, zobaczę, może to byłby blind let's play. Wiecie, że bez przejścia wcześniejszego. I myślę, że to by było fajne, tak, no to grać sobie w gry komiksowe. Oczywiście mam w planach Spider-Many, bo tych gier ze Spider-Manem jest pełno. Jest taka super gra Shattered Dimensions, nie wiem, Dimensions, wymiar Dimension. Więc Shattered Dimensions, gdzie tam się właśnie gra jakby czterema wersjami Spider-Mana z różnych wymiarów, no zwykłego, 616, wiem, ja nie mówię 616 i w sumie o tym też pomówię zaraz. Właściwie opowiem wam od razu już, bo w sumie już o tym powiedziałem, powiem wam dlaczego mówię 616 wymiar, a nie 616. Otóż, zadam wam pytanie. Czy wy na Jamesa Bonda wiecie, on ma taką ksywkę z trzech cyfr, 0, 0 i 7. I czy wy mówicie na Jamesa Bonda 007? Bo wiecie, że tak się nie mówi, bo po angielsku to jest 007. I takie właśnie Anglicy mają, mają tak trochę, taki trochę inny, no nie Anglicy, ogólnie w języku angielskim, bo nie tylko Anglicy, mają taki, jak, że tak powiem, inny system nazywania, wymawiania cyfr i ogólnie liczby. Bo na przykład, kiedy my mamy 616,
No i to jest bardzo łatwo powiedzieć. To oni no, mają do wyboru 616, bo tam ważne jest te end, żeby dodawać. Co się robi po pewnym czasie męczące, jak już się robi w tysiącach te liczby, bo tam i potem chyba po 40 tysiącach, nie wiem, czy tam po 100 tysiącach by trzeba zrobić chyba 100,000 and nie wiem, 40,000, coś takiego by chyba było. Dlatego ja tak nawet się nie mówię, bo właśnie tam występuje takie uproszczenia są, na przykład na rok 2016 można powiedzieć 2016, a nie 2016. I podobnie się pojawia w sumie właśnie też z tym wymiarem 616. Można go powiedzieć właśnie 616. I można sobie powiedzieć 616, właśnie jak z tym rokiem 2016. I można właśnie mówić 616. To jest takie bardzo uproszczenie, no właśnie dla... No jedno, to jest jedno, czy ja tam mogę wejść. To jest właśnie jedno z takich uproszczeń. Więc tutaj się pojawia moja odpowiedź, dlaczego ja mówię, moje jakby wyjaśnienie, moje albo takie usprawiedliwienie, bo właśnie, jeżeli by się chciało być, że tak powiem, inaczej się do tego zabiorę. Jeżeli mam mówić 616 wymiar, to nie mogę mówić 007, tylko mówić podwójne 07 na Jamesa Bonda. No bo 00 tak najlepiej jest chyba przetłumaczyć jako właśnie podwójne 0, no bo O to jest takie, wiecie, no O i 0 są bardzo podobne, więc podejrzewam, nie wiem czy tak jest, ale podejrzewam, że po prostu takie to jest dla nich uproszczenie, że się jak są dwa zera pod rząd, to się mówi właśnie double O. Tak samo mamy samą literę W i no i zdajecie sobie sprawę przecież, że W to jest W, a U to jest, wiecie, U. Tak, to U to jest U, prawda? Tak, dobrze mówię. Więc no po prostu ich W to jest, wiecie, podwójne U. No i weźcie sobie, no ja bym osobiście był bardziej skłonny do podwójnego V. No ale to oni wymyślali, nie ja wymyślałem ten alfabet, no to już uznajmy, że im bardziej dwa U obok siebie już przypominały W. Więc takie jest moje wytłumaczenie, dlaczego ja mówię 616, a nie 616. No to czy jak ktoś mówi 616, to ja nie winię, no bo nawet przecież za granicą ludzie sami mówią na różne sposoby. Jedni mówią 616, jedni mówią 616, bo im tak ładnie to brzmi. No i jeszcze inni mówią te, na pewno bardzo mało, ale na pewno znajdzie ktoś, kto będzie mówił 600 and... A tutaj uwaga, to będzie ciekawe. Nie mógł nam złamać kręgosłupa, bo mamy adamantowy, więc... Heh. Dobra, i będziemy zaraz kończyli odcinek powoli. Ale to jeszcze mamy chwilę czasu, więc spokojnie. Więc, ja nie jestem zdania, żeby się czepiać o wymowę takich rzeczy, bo o ile wymowy jakiegoś słowa, chociaż no, to też mogą być akcenty, ale na przykład ultimate ja już nie toleruję, no bo to jest takie spolszczone. Chociaż mi się chyba zdarzało kiedyś mówić, ale to jak byłem niedoedukowany. A to nie wydaje mi się, że w jakimkolwiek... czekajcie, to jest chyba nasza druga figurka, tak? No właśnie, mamy klasyczny kostium. Więc teraz, może jakiś odcinek sobie zrobię w tym kostiumie. Takim. Więc, no, wydaje mi się, że w żadnym akcencie, no bo zdajecie sobie oczywiście sprawę, że jest pełno akcentów. Nawet w samej Anglii jest przecież Cockney, jako taki bardziej, wiecie, uliczny, jest po prostu posh, taki bardziej wyższej klasy jakby. A cóż to się dzieje? A, znowu te ghosty, czy... Nie wiem. W choinkach się czają, czy co? No nie, chciałem wziąć sobie berserka. Więc myślę, że sobie dokończymy, nie wiem, tą akcję. Będę kończył odcinek. Albo no, może nawet jeszcze level wbijemy w tym, patrzcie. Uwaga, będzie działało? O, no i od razu działa, fajnie. Więc sobie popróbujmy tak. No, więc kurczę, no. Ogólnie, prawdopodobnie nie ma czegoś takiego jak zła wymowa. Bo podejrzewam, że jest tyle akcentów, że w pewnym z nich wymowa jakiegoś słowa jest taka dopuszczalna. Na przykład jest takie słowo deck. To się pisze właśnie d-e-c-k. I na przykład w Nowej Zelandii, co się tak właśnie aż tego żartuje, te deck się wymawia, no to jest takie, nie wiem jak to właśnie wyjaśnić, to taka powiedzmy taka podłoga, nie wiem, czy może bardziej porch.
uwaga, to mi się nie sprawdzało mi się nagrywanie, dobra, bo ja nagrywam ogólnie dźwięk na osobnym sprzęcie, na lapku nagrywam dźwięk, bo tak mi jest wygodniej, bo widzę, czy się nagrywa, więc i właśnie mi lapek przygasł. No i wbiliśmy level. Ale wiecie co, myślę, bo kurde, bo zaraz już tak w miarę czasowo jest i zaraz cały temat do gadania fajny zmarnuję, więc sobie w kolejnym odcinku właśnie pogadam jeszcze o tych wymowach, bo ja nie uważam się za jakiegoś specjalnie, nie studiowałem angielskiego, tylko po prostu jakby jestem takim, może powiedzmy, pasjonatem akcentów i może tak trochę pasjonatem angielskiego, ale o tym pogadam w kolejnym odcinku, no i właśnie do usłyszenia w nim. Dzięki za uwagę, cześć!